łowca mebli stylowych i jego pasje. Kupujcie na OLX-ie w ramach walki z monopolem, z największym portalem aukcyjnym w Polsce. Zakupy na OLX mogą być bezpieczniejsze, ale pod jednym warunkiem. Kupuję tylko z tych ogłoszeń, na których jest przesyłka OLX. Wtedy to kupuję, wpłacam, ale sprzedający nie dostaje tych pieniędzy z OLX, a ma obowiązek wysłać paczkę. Kiedy paczka do mnie dotrze, wysyłam do OLX powiadomienie, że paczka doszła i wszystko jest dobrze. Wtedy to OLX wysyła dopiero pieniądze sprzedającemu. W przypadku, jeżeli paczka byłaby pusta albo przedmiot byłby uszkodzony, sprzedający nie dostanie pieniędzy i my nie będziemy mieli kłopotów z czekaniem na zwrot pieniędzy, a OLX od razu nam wypłaci pieniądze. Ja wszystkie swoje aukcje z numizmatami przenoszę na OLX. Dlaczego? Dlatego, że wystawienie na OLX przedmiotu z tego działu, z numizmatyki, jest za darmo i nie płacę po sprzedaży żadnej prowizji. Natomiast na największym portalu aukcyjnym, w przypadku numizmatyki, płacę co prawda niewielkie opłaty za wystawienie, ale w przypadku sprzedaży monety zabierają mi aż 9,5% prowizji. To strasznie dużo. Na domiar złego okazuje się, że jeżeli sprzedaję z konta firmowego, to w przypadku numizmatyki z działu pozostałe zabierają mi aż 20,5%. Rozbój, skandal. Podobną prowizję zabierają także w przypadku moich aukcji z meblami stylowymi. Za wystawienie również jest niewielka opłata, ale przy sprzedaży również jest 9,5%. Czyli sprzedam mebel za 1000 zł, czy powiedzmy monetę, zabierają mi 95 zł. W przypadku, tak jak wspominałem, monet na OLX-ie nie ponoszę żadnych kosztów, a w przypadku wystawienia aukcji z meblami stylowymi pobierana jest opłata za wystawienie na 30 dni w wysokości coś około 6,25. To jest i tak dużo mniej, ponieważ żebym zapłacił dla OLX-u za wystawianie aż 95 zł tę prowizję, którą by mi zabrano na tym największym portalu aukcyjnym, to musiałbym na OLX-ie ten mebel wystawiać przez 15 miesięcy, a zazwyczaj sprzedaje się w ciągu miesiąca, dwóch, trzech. Także jakby nie patrzeć, przenoszę wszystkie swoje aukcje na OLX. Na tamtym portalu zostawiam tylko aukcje z meblami stylowymi, niestety wliczając w koszta horrendalne prowizje, jakie muszą mi zabrać. Kupujcie Państwo na OLX. Się nie podobało, nie dawaj łapki w górę, nie subskrybuj, a tym bardziej nie zaznaczaj dzwoneczka.